Dla mnie wszystkie prace są piękne. Wszystkie są wyjątkowe, bo to jest przecież jaki konkurs? Kto chciałby powiedzieć, jaka jest nazwa tego konkursu? No chodź tutaj do mnie i powiedz wszystkim, bo może nie wszyscy wiedzą. Całki, kastanianki i należne stworzy. Czyli stworki, tak, to są stwory i dziwaki. A czy widzieliście tutaj jakieś dziwaki? Tak, same dziwaki są. Tak, moi drodzy, tak jak powiedziałam, jest to niespodziankowy dzień. Czyli już wymieniłam wam te niespodzianki. Kolejną niespodzianką jest to, że tak naprawdę mamy dzisiaj dwa konkursy plastyczne. Nie jeden, a dwa konkursy. Jest to rozstrzygnięcie z dwóch konkursów. I zapraszam tutaj do siebie mojego kolegę, pana Janusza Biegańskiego. Tak, przedstawiam wam instruktora tutaj zajęć plastycznych, pana Janusza Biegańskiego. Mam wielki zaszczyt poinformować, że nasze dzieci z Koszyńskiego Domu Kultury, które uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych, w zajęciach plastycznych, które mam zaszczyt prowadzić, brały udział w międzynarodowym konkursie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży w Toruniu. Ten konkurs jest dość dużym konkursem, ponieważ w tym konkursie brało 52 państwa, czyli dzieci z 52 państw. Słuchajcie, ja jestem w szoku, jak się dowiedziałem. Nadesłano na konkurs 26 376 prac. Wybrało 1218 prac, czyli 25 tysięcy zostało odrzuconych. No, bardzo tak brzydko mówię, ale odrzuconych. I wśród tych prac 1218, cztery prace z takiego małego Koszyna i z Koszyńskiego Domu Kultury. Słuchajcie, ja tak po cichu marzyłem, żeby chociaż jedna praca zakwalifikowała się, mówię tak szczerze i od serca, żeby chociaż jedna praca zakwalifikowała się na wystawę. Byłem w szoku, jak się dowiedziałem, że cztery prace. I pozwolicie, że wymienię te nazwiska tych szczęśliwców. To jest najmłodszy Jasiu Chładoniuk, druga Oliwia Bednarek, 8 lat, Miłosz Dobrodziej. Zapraszamy i Iga Raczyńska. Pozwolicie, że jeszcze nadmienię, że Jasiu Chładoniuk i Miłosz Dobrodziej uczęszczają do szkoły w Zamęcinie. Czyli połowa sukcesu właśnie pozwoliłem sobie pogratulować pani dyrektor Danucie Stróżyńskiej Gryćko, że ma tak wspaniałych, zdolnych uczniów. Oprócz tych dwóch chłopców jeszcze chodzą inne dziewczynki tutaj też z Zamęcina. Bardzo mi miło, że właśnie angażują. Dziękuję rodzicom, że jakiś trud ponoszą, żeby dowieść te dzieci tutaj i odebrać. Także duże poświęcenie, ale warto było. Myślę, że jestem bardzo zadowolony tu z Jasia. Może tym bardziej, bo już pracujemy od dłuższego czasu, od kilku lat jesteśmy razem tutaj w pracowni. Także ja jestem w szoku, naprawdę, słuchajcie, taką ilością i takim sukcesem naszych, czyli moich podopiecznych i tutaj dzieci, które uczestniczą na zajęcia plastyczne. Myślę, że to będzie... Dziękuję bardzo. W tym roku powstały dwie grupy, młodsza i starsza, z inicjatywy pani dyrektor tutaj, ponieważ było tyle chętnych, że w tamtym roku prowadzą zajęcia, no nie myśliłem i była jedna grupa. W tej chwili są dwie grupy bardzo obłożone, jest dużo chętnych, dzieci są wspaniałe, jestem bardzo zadowolony i się tylko zastanawiam, ile mi sił starczy i jak długo. Bo trzeba być naprawdę cierpliwym i no i wyrozumiałym dla tych dzieci. I chciałbym tutaj poprosić panią dyrektor,
o wręczenie tutaj takich skromnych upominków. Myślę, że dyplomy jeszcze to mi dośle, ponieważ to jest bardzo duża ilość. Ilość tych dyplomów tutaj za udział. Także myślę, jak doszło tutaj, to wręczymy dzieciom. Poproszę Oliwię Bednarek, czy doszła? Jest. O, jest, Oliwka, tak cichutko, jak zwykle. Oliwka taka sympatyczna. Powiem tak, Oliwka zdradziła. Zdradziła mnie tutaj, odeszła i poświęciła się muzyce. Także no, ale nie zapomniałem o niej, tutaj zaprosiłem ją na dzisiejszą uroczystość. Poproszę panią dyrektor o wręczenie upominku dla Oliwki Bednarek. Ja chciałam tylko sprostować. Ja myślę, że ten sukces dzisiejszych naszych małych plastyków to jest wspaniała wizytówka właśnie samego pana instruktora i zajęć plastycznych, które z tymi dzieciakami prowadzi. My naprawdę bardzo serdecznie zachęcamy, chociaż wiem, że już powoli chyba miejsca. Panie instruktorze, jak tam z miejscami na zajęciach plastycznych? Starsza mamy grupa, już komplet. Maluchy już jest komplet, starsza grupa jeszcze dysponuje. No to zapraszamy starsze dzieciaki jeszcze. Czyli od czwartej klasy. Tak. Jeszcze raz serdeczne życzenia, gratulacje. Dziękuję. I dalszych sukcesów. Porównując do skali tamtego konkursu, w naszym konkursie udział wzięło 180 prac, 185 prac dokładnie napłynęło na nasz konkurs. A ile nagród, ile wyróżnień, to już za chwilkę. Zanim jednak te nagrody, zanim te wyróżnienia i te nazwiska, które tutaj wyróżnione są i nagrodzone w konkursie, przygotowaliśmy dla was krótką taką zabawę, krótką niespodziankę. Są to zgadywanki i zapraszam już te najbardziej odważne osoby, te najbardziej chętne, które tutaj się chcą się wykazać, chcą się popisać swoją wiedzą. Zapraszam tutaj do siebie. Kto jest chętny do króciutkiego konkursu? Zanim jeszcze poprosimy tutaj wszystkie dzieci chętne, to my z panią Dorotką mamy taki pomysł, że w dzisiejszej zabawie, to nazwijmy to, że jest to fajna, wesoła zabawa, Niespodzianka. Będzie nam do pomocy pani Dorotko potrzebny jakiś mężczyzna, młody, fajny, odważny mężczyzna. Dokładnie. To chce nam pomagać. Chłopców. No chyba tego mężczyznę wybierzemy. Tak, najbardziej. Proszę bardzo, zapraszam cię. Jak się nazywa obozdem? Podnosimy paluszka. Kto wie, podnoszę. To był pierwszy. Może tak? Oze? Żołędź. Jeszcze raz. Zastanów się. Żołędź. No pewnie, że tak. No brawa wielkie. Na jakim drzewie rośnie kuczyna? Ta dziewczynka była pierwsza? Na boku. No tak. Brawa. No brawa wielkie. Jak nazywają się czerwone owoce jesieni, z których robi się korale? Na przykład? A może tutaj chcesz odpowiedzieć? Nie? A takie korale czerwone, co rosną na drzewie, wiesz, jak się nazywają? Nie. Ja wiem. No to słuchamy. Jarzębina. Jarzębina, no pewnie, brawo. Brawo, brawo, oczywiście, brawo. Następne pytanie. Owoce kasztanowca. No. To co? Radko, która? No. Kasztany. Kasztany, no pewnie, że kasztany. Brawo. A teraz ja wam zadam pytanie i odpowiem tutaj taki chłopiec. Co robimy z kasztanów? Co można zrobić z kasztanów? Jeża. No można zrobić jeża? No pewnie, że można. Brawo. Jakie mamy lasy? Uwaga, odpowiada kolega. Sosnowe, liściaste, iglaste i złączone. No, mieszane. No pewnie, że tak. Brawo, brawo. To może takie fajne pytanie też wam zadam. Jakie zwierzęta można spotkać w lesie, teraz jesienią, takie
No, oczywiście takie bezpieczne zwierzątka, takie, których się nie boimy, tak? To kto nam odpowie? Jeża. Tak, można jeża spotkać? Tak. No pewnie. Uwaga, następne pytanie. Jak nazywamy takiego ptaka, który co robi? Leczy drzewa. Uwaga, pytanie do, tak, do tej dzieci. Cześć, jak masz na imię? Emilia Dymnicka. Która praca jest twoja? Ten jeż. Ten jeż. Sama robiłaś, czy ktoś ci pomagał? Mama mi pomagała. A skąd pomysł na takiego jeża? Z głowy. Z twojej głowy? Tak. To gratulujemy wyróżnienia. Dziękuję. Powiedz, jak masz na imię? Ada. Co to za stworek, którego zrobiłaś? Zrobiłam takiego ludzika. A skąd pomysł na ludzika? Moja mama wymyśliła. Mama wymyśliła i pomagała robić? Mhm. Bardzo ładny, gratulujemy. Dziękuję. Powiedz, jak masz na imię? Zuzia. Skąd pomysł na takiego stwora? Najpierw pani powiedziała, że jest konkurs i weźmiemy w nim udział. No i pani sama powiedziała, że zrobi, ale my jej pomogliśmy.